9 maja wspominamy błogosławionego Alojzego Rabata, prezbitera. Alojzy Rabata przyszedł na świat około 1430 roku w Monte San Giuliano koło Trapani na Sycylii. Wstąpiwszy w 1443 roku do karmelitów w Trapani, po kilku latach formacji przyjął święcenia kapłańskie. Był długoletnim przeorem klasztoru w Randazzo. Jako mąż głębokiej modlitwy, gorliwy duszpasterz i kaznodzieja, został ugodzony przez grzesznika niejakiego Antoniego Catalucci, którego upominał i zachęcał do poprawy życia. Alojzy zmarł po kilku tygodniach 8 maja 1490 roku wskutek zadanych mu ran. Słynął z uczynków miłosierdzia i przebaczenia. Przed śmiercią też przebaczył swojemu zabójcy. Jego kult 10 grudnia 1841 roku zaaprobował papież Grzegorz XVI. Relikwie Alojzego odbierają cześć w Bazylice Mariackiej w Randazzo, gdzie przeniesiono je z klasztoru karmelitów w 1913 roku. Módlmy się. Boże, Ty powołałeś błogosławionego Alojzego do szukania na tym świecie Twojego Królestwa przez dążenie do doskonałej miłości. Spraw, abyśmy wsparci Jego modlitwami w radości ducha coraz więcej Ciebie miłowali. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.